Wciąż nie wiadomo, kiedy zakończy się remont drogi krajowej nr 22 na odcinku Knebawa-Czarlin. Roboty ruszyły w 2018 roku i powinny już zostać zakończone, ale końca wciąż nie widać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w sporze z wykonawcą dotyczącym między innymi terminu zakończenia inwestycji. Niestety wykonawca rozbudowy drogi krajowej nr 22 na tym odcinku między Czarlinem do mostu przez Wisłę w Knebawie nie realizuje prac. My monitorujemy wykonawcę o powrót i podjęcie działań, żeby zakończyć ten kontrakt. Jesteśmy w sporze z wykonawcą tych prac związanymi z prawami kontraktowymi. Jest w tej chwili to rozstrzygane przez Komisję Rozjemczą. I mamy nadzieję, że w ciągu kilku tygodni zostanie podjęta decyzja przez Komisję Rozjemczą i spór między nami, zamawiającym Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą tych prac firmą Trakcja, zostanie rozstrzygnięty i będziemy widzieli tak naprawdę, co dalej z tym kontraktem i w jakim terminie on może zostać zakończony. Tam zostało jeszcze sporo rzeczy do wykonania. Jest jedna sprawa taka, która właśnie trafiła do arbitrażu. W tej chwili najbardziej zaawansowane sprawy to jest kwestia samego węzła w Czarlinie, chociaż też zupełnie on nie jest skończony. Natomiast jeszcze pozostaje kwestia wykonania tej nowej jezdni w kierunku do Knebawy, a także kwestia wykonania remontu istniejących tam obiektów mostowych. Mamy nadzieję, że ta sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższych kilku tygodniach. Czyli to jest jeszcze kilka miesięcy robót, jeśli będzie pełne zaawansowanie ze strony wykonawcy? Zdecydowanie. Będziemy wiedzieli więcej po przedstawieniu harmonogramów. Do tematu będziemy wracać. Prawdopodobnie do zakończenia robót potrzeba około kilku miesięcy intensywnych prac. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy one ruszą.